Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku Brie i Sage zajmują się przygotowaniem prezentów świątecznych, a dokładniej będą to prezenty z Shopkinsami. Jesteście ciekawi, kto z nich trafi do świątecznego pudełka? Hej, Sage! Czy ty też nie uważasz, że powinnyśmy zacząć, no wiesz, pakować chociażby przesyłki na święta? Jak nie zaczniemy odpowiednio szybko, to później mogą nie dojść na czas. No tak, tak, właściwie wiem, no racja, ale ja też nigdy nie mogę zdecydować na te wszystkie opakowania świąteczne. Jest ich tak dużo, że sama nie wiem, co wybrać. To wiesz co, może ja ci w tym pomogę. Wspólnie to zawsze jakoś szybciej pójdzie. Jedna drugiej coś doradzi i prezenty będą gotowe. To wiesz co, Brie? Zobacz, ja tu u siebie w szafie gdzieś ostatnio widziałam jakieś takie paczki na prezenty. Myślisz, że będą w porządku? Czekaj, to ty mówisz o tych paczkach? Jak o tych, to te będą idealne, są śliczne. Będą pasować na święta. No to po problemie, skoro paczki są już wybrane. To w sumie nie mam się czym martwić. Możemy poczekać do grudnia i wtedy się wyśleje. Nie no, Sage, nie możemy z tym czekać do grudnia. Mówiłam ci, paczki wtedy będą bardzo długo szły. No i nasi goście mogą się ich nie doczekać, a muszą je przecież dostać na czas. Chodź, spakujmy je od razu. Zobacz, ja u siebie znalazłam nawet taką szafę, w której możemy schować wszystkie prezenty. Na pewno przetrwają tu bez żadnych przeszkód. Zobacz, ile w środku jest miejsca. Chcesz zobaczyć bliżej, tak? No dobra, to chodź, otwórzmy ją. O, zobacz, tu wystarczy chwycić, żeby ją otworzyć. Wow, widzisz, ile tu jest miejsca? Widzisz, póki co aż tyle Shopkinsów udało mi się uzbierać. W szafie jest jeszcze trochę miejsca na pozostałych, ale póki co możemy właśnie z nich zrobić świetne prezenty na gwiazdkę. Wow, ale super! Nie wiedziałam, że masz aż taką kolekcję Shopkinsów. No i ta wielka szafa, teraz wszystko ma sens. Wcześniej się zastanawiałam, po co ci taka duża szafa? No widzisz, teraz wszystko się wydało. No dobra, Shopkinsów mam naprawdę sporo, więc mamy z czego wybierać. Pudełka na prezenty też są przygotowane, no to czas brać się do pracy. A mogę ja zacząć pierwsza, proszę? Chciałabym wybrać... Pomyślmy o ten tutaj kawałek torcika. Wygląda naprawdę smakowicie. Możemy go podarować naszym przyjaciołom, zgadza się? O ten ci chodzi? Jasne, że tak. Dobra, to co? Zaraz znajdziemy dla niego jakieś pudełko i pierwszy prezent będzie gotowy. Weźmy to pudełko, to jest śliczne, całe takie różowiutkie z różową kokardką. Nada się idealnie. No dobra, skoro chcesz to, to może być, co tam pierwsze będzie różowe. No to pakujemy pierwszy prezent, nasz piękny kawałek torcika, o taki żółciutki ze świeczuszką. Dobra, wrzucamy go do środka, no i zamykamy. Prezent gotowy! Brie, a co ty na to, żeby wszystkim zrobić, no wiesz, takie prezenty? No co ty, wyślemy wszystkim Shopkinsy, wszyscy je uwielbiają, będą zachwyceni. A ja i tak zdążę uzbierać kolejne, no bo przecież nie ma większej fanki Shopkinsów niż ja. W sumie to czemu nie? Dobra, pierwszy prezent zrobiony, czas na pozostałe. Teraz ty wybierasz, Sage. Pomyślmy. Ja wybiorę, o tak, chyba ten właśnie, tego Shopkinsa. Jest taki w kształcie serduszka, bardzo mi się podoba, jest naprawdę piękny. Nie wiem czemu, trochę mi przypomina perfum, więc będzie idealnym prezentem. To wrzućmy go teraz do pudełeczka. Hop! I prezent będzie prawie gotowy, jeszcze tylko nasze zamknięcie. No jasne, pokryweczka. I mamy już gotowe dwa prezenty. No dobra, Brie, to teraz ty wybierasz. O, a mogę tą szpilkę wziąć? Proszę, jest piękna. O, śliczna jest. No dobra, to jak musisz, to ją weź, w porządku. I tak, chyba mam gdzieś powtórkę, więc w sumie czemu nie? Może być, wrzuć ją do środka. Oho, i zamykamy. W
sumie to spodobało mi się robienie tych prezentów. Dobra, ja teraz wybieram. Moje będą te fioletowe, twoje różowe. Mi zostały jeszcze dwa, a tobie tylko jeden prezencik do zrobienia. Coraz mniej już tych Shopkinsów, ale ja chyba wybiorę sobie... O, tak, ten oto szamponik jest. Super. No to teraz prosto do naszego opakowania. Juhu, jest zapakowany. Zamknięcie i następny prezent gotowy. Och, a mój już teraz będzie ostatni. No ale dobra, szkoda, że to pakowanie tak szybko się kończy. Kogo by tu wybrać na ostatni prezent? O, już wiem, tego Shopkinsa zabiorę. Jest naprawdę śliczny, taki ładniutki, jeszcze z taką rączką. Super, on będzie ostatnim Shopkinsem. O, wrzucamy go do środka. Oho, i jeszcze zamknięcie. No dobra, to ja też muszę wybrać jakiś ostatni. Nie wiedziałam, że to będzie takie trudne, ale na kogoś muszę się zdecydować. No to ja na koniec... O, już wiem, ten Shopkins jest naprawdę super, ale mi się podoba. No to wrzucam ostatniego Shopkinsa do środka. Zamykam pudełeczko i prezenty zrobione. Wiesz co, Sage? A może ustawimy te prezenty w taką piramidę, co? Prościej będzie je później zabrać. W sumie to czemu nie? Okej, dobra, możemy je ustawić w piramidę. Szybko nam poszło to ustawianie, ale fajnie wygląda ta piramida. W tym odcinku Brie i Sage zajęły się pakowaniem prezentów świątecznych. Jak widzicie, zdecydowały się na Shopkinsy, bo bardzo się im spodobały. Jeśli i Wy lubicie Shopkinsy, zostawcie kciuki w górę. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie dostawać prezenty. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!